nauczycieli oraz Was, koleżanki i koledzy. Gorąco pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, dla których dzień dzisiejszy jest początkiem przygody ze szkołą. Proszę Panią Dyrektor Iwonę Banachowicz o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości i myślę, że wszyscy się cieszymy, że rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jednak w tym miejscu chciałabym wspomnieć, że nie zawsze 1 września był tak radosnym dniem, jaki jest dzisiaj. Ponieważ w naszej historii, w historii Polski, ten dzień łączy się z wybuchem II wojny światowej, kiedy to nasi rówieśnicy, nie mieli tej radości życia i musieli borykać się z najtrudniejszymi momentami w swojej historii. Pamiętajmy o tym i tym bardziej doceniajmy to, że dziś żyjemy w wolnym, pięknym kraju. Moi drodzy, witam Was w szkole. Dziękuję Państwu rodzicom, że zechcieliście mimo trudności, które Państwo napotkaliście dzisiaj po drodze, przyjść do nas. Ale te trudności są po to, żebyśmy już mieli za chwilę wygodniej, lepiej. Miło mi, że mogę rozpocząć kolejny rok szkolny w szkole podstawowej i chciałabym poprosić o otwarcie tego roku panią burmistrz za ważne. Szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele, kochani uczniowie, szanowni rodzice. Piękny dzień, co prawda bardziej zachęca do wyjścia na plażę, jak do spotkania się w murach szkoły, ale to tylko zwiastuje, że cały rok z pewnością będzie słoneczny, pełen wiedzy, optymizmu i radości. I tego wszystkim Państwu życzę podczas tego nowego roku szkolnego 2015-2016, który oficjalnie uważam za otwarty. O ustawienie uczniów do pasowania, a panią dyrektor o pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły podstawowej nr 1 gmina Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. Pracujecie na wydzielenie ze szkoły.
Kocha, Piotr Ruszczyk i Krystian Myszyński. Pracujecie na uczennicy szkoły podstawowej. 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 Pracujecie na uczennicy szkoły podstawowej.
Spocznij. Proszę panią dyrektor o podanie informacji bieżącej. Szanowni państwo, uprzejmie prosimy rodziców dzieci, które będą chodziły do świetlicy lub będą jadły obiady, o skomunikowanie się z panią Beatą Borowską. I pani Beata, panu rękę, proszę zauważyć, to jest ta pani. I zdeklarowanie uczestnictwa, bądź zajęcia świetlicowych, bądź obiadów. Szanowni państwo, jutro rozpoczynamy naukę zgodnie z planem. Państwo wychowawcy podadzą plan i rozpoczynamy standardowe lekcje. Dziękuję bardzo.